Cześć! Mówi się, że strata na giełdzie jest elementem zarabiania. Kto nie umie przyznać się do straty, nie będzie nigdy w stanie zarabiać, a kto mówi tylko o zyskach, po prostu kłamie. 2020 był bardzo ciekawym rokiem dla giełdy. Chciałbym w tym filmie opowiedzieć Ci parę słów na temat straty. Często słyszy się, że większość inwestorów, szczególnie tych rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem, w szybkim czasie traci dużą część albo i całość swojego kapitału. Ale czy naprawdę jest aż tak źle? Tak, według danych, niestety jest bardzo źle. Na giełdzie konsekwentnie jest w stanie zarabiać tylko mała grupa ludzi i dopóki sobie tego nie uświadomisz, to nie będziesz do niej należeć i nie będziesz w stanie objąć właściwej strategii inwestowania. Będąc aktualnie w stratnej pozycji, możesz czuć dyskomfort, czy też frustrację i złość za podjęcie błędnych decyzji inwestycyjnych. Myślę, że ten film może pomóc zrozumieć Ci psychologię inwestowania, jaki schemat, który pogrąża wielu inwestorów. Zanim jednak zaczniemy od liczby osób tracących, zastanówmy się z czego to wynika. Przeanalizuję z tobą dlaczego i jak giełda sprzedawana jest jako łatwa droga do bogactwa, natomiast rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Zacznijmy od tego, co aktualnie dzieje się na giełdzie. Nie martw się, nie sprzedam Ci w tym filmie poradnika, jak szybko zarobić milion złotych. Aktualna sytuacja na giełdzie jest bardzo dynamiczna. Dla inwestorów, którzy niedawno rozpoczęli swoją przygodę z rynkami finansowymi, chciałbym wytłumaczyć, że normalny czas na giełdzie raczej tak nie wygląda. Giełda w normalnych czasach jest raczej spokojna, ciężko uświadczyć na niej nagłych wybić czy drastycznych spadków. Występuje raczej stabilne, przewidywalne otoczenie. Wyznacznikiem zmian trendu są wydarzenia ze świata, dane makroekonomiczne czy też prognozy danych finansowych spółek. Dlatego też inwestowanie kiedyś nie było takie ekscytujące i nie przyciągało tak wielu ludzi. Przez większość społeczeństwa było kojarzone przez wykreowany filmowy pryzmat wiecznie pędzących oraz głośnych bankierów z Wall Street. Oczywiście częścią tego były używki, duże pieniądze oraz piękne kobiety. Sama praca zaś była przedstawiana zazwyczaj pejoratywnie, jako nieetyczna, pozbawiona zasad fair play. No i przede wszystkim inwestowanie było kreowane jako trudne, niedostępne dla szarego człowieka. Otoczka ta sprzyjała zarabianiu największym graczom na rynku, którzy pobierali odpowiedni procent za obracanie kapitałem. Po części zmienił to tzw. social trading i wejście na giełdę modnych firm, z których usług korzystamy na co dzień. Informatyzacja spowodowała, że więcej młodych ludzi zaczęło inwestować pieniądze w spółki, które są nowoczesne i mają dobry PR oraz marketing. Inwestowanie stało się prostsze dzięki aplikacjom umożliwiającym w łatwy, dostępny dla każdego sposób handel. Spowodowało to jeszcze większą popularyzację mitu prostego, szybkiego dojścia do bogactwa. W ostatnim czasie możemy uświadczyć wręcz zmożony atak szkół oraz trenerów szybkiego zarabiania. Na stronach internetowych czy mediach społecznościowych jest powszechny atak reklam i prześcigania się, ile kto zarabia. No i przede wszystkim podkreślane jest, ile ty możesz zarabiać. Przecież to takie proste. Musisz tylko za drobną opłatą dołączyć do grona elitarnej grupy i podążać naszą drogą, czyli zarabiać na kolejnych ludziach pragnących spełniać marzenia o bogactwie. Dziewczyna, koniecznie eksponująca swoje zadbane ciało na Instagramie, tak aby jeszcze lepiej przyciągnąć męską część widowni, zaczęła miesiąc temu używać sygnałów firmy X, a teraz jest wolna finansowo. Wcześniej w ogóle nie miała styczności z rękami, nie wiedziała, co to ta cała giełda i jak działają te wszystkie migające wykresy. To przecież wszystko jest takie proste. Też tak chcę. Przecież jak ona zarabia, cała jej grupa zarabia, to każdy może zarabiać. Można by zadać sobie pytanie, po co dzielą się taką wiedzą, skoro mogą sami świetnie na tym zarabiać? Ludzie, obudźcie się. Przez cały ten czas próbowali nas oszukiwać w tych książkach o finansach. Uczyli jakiejś strategii, rozumienia rynku, rozpoznawania trendów. Po co to komu? Wystarczy smartfon i leżąc na plaży zarabiam więcej niż Warren Buffett. Future is now, old man. Ok, teraz będzie trochę coachingowo, postaram się już nie żartować. No dobra, będę trochę mniej żartował. To prawda, że każdy może być bogaty. To prawda, świat stoi przed tobą otworem, masz mnóstwo okazji do zarabiania pieniędzy, a giełda jest do tego idealnym miejscem. Jednak gwarantuję ci, że nie jest to tak łatwe, jak aktualnie wszędzie teraz jest reklamowane. Wiele osób chce się wzbogacić, żyć na odpowiednim poziomie i móc pozwolić sobie na podróże dookoła świata czy luksusowe samochody. Ludzie oglądający wyidealizowane obrazki na Instagramie zaczynają pragnąć idealnego życia. Rosną oczekiwania i potrzeby. Wszystko musi być piękne, nowe i takie, aby inni zazdrościli. Rośnie presja, żeby mieć więcej i to jak najszybciej. W głowie powstaje piękna wizja posiadania wszystkiego. To właśnie taki mit, że jesteś w stanie do tego dojść szybko, bez wiedzy i ciężkiej pracy, sprzedają wszelkiej maści szkoleniowcy oraz pseudo jeżeli widzisz reklamy sprzedającą szybkie wzbogacenie się, to od razu powinna zaświecić się czerwona lampka. Szybko i bogactwo nigdy nie idzie w parze, chyba że jesteś geniuszem albo ogromnym szczęściarzem, ale takich osób jest, uwierz mi, bardzo mało. Nigdy nie powinieneś ufać internetowym guru. Przede wszystkim weryfikuj prezentowane wyniki. Zazwyczaj to, co widzisz, to wykreowana postać, aby sprzedać ci marzenia, że ty też możesz to osiągnąć. Jest to najprostszy zabieg psychologiczny. Wiele z tych osób nie zarabia na rynku, ale na sprzedawaniu marzeń. Chciałbym, żebyś zrozumiał schemat działania wielu osób i w jaki sposób zarabiają na naiwności ludzi. No dobrze, ale to obszerny temat, o którym może powstać inny film. Przejdźmy więc do twardych danych, które uświadomią Ci o czym mówię. Danych nie oszukasz, więc może to wpłynie na Twoje postrzeganie tych wszystkich ofert o szybkim zarabianiu. Przede wszystkim żaden instytut nie agreguje dokładnych danych na temat strat inwestorów indywidualnych. Byłoby to zbyt trudne ze względu na ich ilość. W tym filmie nie będę poruszał tematu inwestorów instytucjonalnych, czyli traderów pracujących dla instytucji finansowych. Poziom ich zyskowności jest wyższy. Skupimy się tutaj tylko na inwestorach indywidualnych, takich jak ja czy Ty. Wszystkie źródła do omawianych statystyk zostaną załączone w opisie filmu. Analizując wiele źródeł, możemy przyjąć, że około 75% do 95% użytkowników rynku traci swoje pieniądze. Ale takie informacje możemy wyczytać również na banerach reklamujących brokerów, którzy według prawa są zobowiązani do informowania klientów ile osób traci na ich platformie. Jednak takie informacje nie robią na ludziach wrażenia. To tak jak z obrazkiem na paczce papierosów. Odczuwasz dyskomfort, ale dalej palisz, bo czujesz taką potrzebę. Przeanalizujmy więc dane bardziej dogłębnie, aby zidentyfikować dlaczego tak wiele osób traci. W pracy naukowej opublikowanej w 2017 roku na ramach Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Uniwersytetu Pekinskiego pod tytułem Today Traders Rationally Learn About Their Ability naukowcy przeanalizowali 15 lat handlu traderów, a w zasadzie w nomenklaturze pana Grahama „spekulantów, wykonujących transakcje jednodniowe w okresie czasu od 1992 do 2006 roku”. Naukowcy udokumentowali, że zdecydowana większość daytraderów, około 75% z nich, odchodzi z rynku relatywnie szybko, w ciągu dwóch lat, ze względu na słabe wyniki. Ciekawą obserwacją jest fakt, że wielu z pozostałych inwestorów jest nierentownych. Mimo tego, że nie zarabiają na rynku, pozostają jego uczestnikiem z nadzieją na uzyskanie lepszych wyników w przyszłości. Co ciekawe, większość spekulantów racjonalnie wybiera handel spekulacyjny, wiedząc, że duży odsetek innych osób traci pieniądze na tym rodzaju handlu. Jest to chęć udowodnienia sobie czy też innym, że jest się lepszym, mądrzejszym oraz posiada większą wiedzę od reszty. Jest to jeden z największych błędów popełnianych przez inwestorów przekonanie o własnej racji ponad rację innych. Praca wykazała niezgodność stałego handlu inwestorów nierentownych względem modelu racjonalnego uczenia się. Dla potencjalnych day traderów handel w celu nauczenia się nie jest bardziej racjonalny, ani opłacalny, niż gra w ruletkę w celu nauki. Pan Alok Kumar w swojej pracy naukowej zatytułowanej Who Gambles in the Stock Market wskazuje, że w przeciwieństwie do inwestorów instytucjonalnych inwestorzy indywidualni preferują akcje typu lottery stocks, czyli takie, które obecnie... Nazwalibyśmy penny stocks. Akcje takie generują bardzo duże możliwości spekulacyjnego zysku, jednak niosą za sobą bardzo duże ryzyko utraty większości, a nawet całego zainwestowanego kapitału. Przedstawione w pracy badania wskazują, że stosunek ludzi do hazardu znajduje odzwierciedlenie w nich w wyborach dotyczących inwestycji w akcje i zwrotach z nich. Jeżeli liczysz, że jesteś w stanie zarobić grając w kasynie, to na rynku będziesz miał podobne, a może nawet większe przekonanie o swojej szansie na wzbogacenie się. W kolejnej pracy naukowej opublikowanej w 2018 roku na łamach Akademii Oxfordskiej pod tytułem Uninformative Feedback and Risk Taking Evidence from Retail Forex Trading autorzy dokumentują dowody na tezę o losowości zarabiania, szczególnie u graczy rozpoczynających swoją przygodę z rynkiem. W pracy opisywany jest wzorzec, w którym to handlarze detaliczni na rynku Forex, szczególnie ci początkujący, przypisują losowy sukces własnym umiejętnościom, co sprowadza się następnie do zwiększania poziomu ryzyka, otwierania większej ilości pozycji oraz obracania większym kapitałem. Zaczyna występować przekonanie o nieomylności, inwestorski syndrom Boga. Identyfikowany jest tutaj również schemat, swego rodzaju błąd psychologiczno-poznawczy, który sprawia, że wielu graczy traci swoje pieniądze, mimo posiadania serii zyskownych transakcji. Autorzy zidentyfikowali, że przy zamknięciu odpowiedniej ilości zyskownych transakcji nie następuje moment oszacowania ryzyka, tudzież po prostu przerwy, odejścia od stołu w celu cieszenia się zyskiem. W większości przypadków inwestorzy na podstawie uzyskanych dobrych wyników powiększają w kolejnych tygodniach ilość otwieranych transakcji, chcą jeszcze więcej zarabiać. Rodzi się w głowie przekonanie o tym, że skoro zarabiam jeden, drugi czy trzeci tydzień z rzędu, to potrzebuję powiększać ilość transakcji, żeby wykorzystywać maksymalnie te pasce. W wypadku tygodni przegranych ilość transakcji się nie zwiększa. Spójrzmy na jeszcze jedną pracę naukową pod tytułem Trading is Hazardous to Your Wealth autorstwa Brada Barbera oraz Terence Odin. W analizowanym okresie zysk inwestorów indywidualnych po podjęciu kosztów prowizji był mniejszy niż w momencie, gdyby zainwestowali po prostu w indeks New York Stock Exchange albo Nasdaq. Wyniki tych indeksów nieznacznie przewyższały osiągany przez inwestorów zysk. Strata pieniędzy na rynku to lekcja, uzyskanie kolejnego doświadczenia, które może pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących na rynku, jak i jego wyczucia. Tylko od Ciebie zależy, czy wyniesiesz z niej lekcję. Po przeanalizowaniu statystyk możemy w zasadzie wyciągnąć wniosek, dlaczego większość osób traci. Wynika to z podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych na podstawie emocji, potrzeby adrenaliny, braku odpowiedniej wiedzy, jak i nadzieja na jak najszybsze wzbogacenia się. Gdzieś z tyłu głowy rodzi się myśl, że to akurat nam uda się przełamać rynek. To właśnie wtedy tracimy najwięcej. Początkujący przede wszystkim zapominają, że aby inwestować na odpowiednio wysokim poziomie, potrzebujemy wiedzy oraz doświadczenia. Tutaj byłbym nawet skłonny ku temu, że najważniejsza jest nasza strategia, psychologia oraz właściwe podejście do inwestowania. W inwestowaniu jedną z największych barier jest sam inwestujący i jego psychologia gry. Bardzo ciężko, a wręcz niemożliwe, wydaje się wchodzenie w idealnym momencie w pozycję. Nie jesteś w stanie przewidzieć, jak potoczy się przyszłość. Wyróżniającą cechą dobrych traderów jest podejmowanie racjonalnych, zgodnych z wcześniej obraną strategią ruchów. Nigdy nie powinieneś grać pod wpływem emocji. Czy w takim razie w ogóle warto inwestować? Tak, warto. Zacznij od początku poprawnie, czyli zainwestuj w siebie, zdobądź wiedzę, która pozwoli zrozumieć ci procesy, które zachodzą na giełdzie, jak również sam mechanizm jej działania. Edukacja jest najważniejsza. Wyobraź sobie, że nawet Warren Buffett rozpoczynał kiedyś swoją przygodę od zrozumienia podstaw. Wiele danych z prac naukowych może wydawać się odległych w czasie, jednak chciałbym zwrócić tutaj uwagę, że w dalszym ciągu analizując wyniki brokerów, możemy zauważyć, że tendencja do strat jest na podobnym poziomie jak przedstawione w filmie wyniki. Pokazuje to, że mimo dużych zmian technologicznych i pokoleniowych, czyli dużego napływu młodszych osób zainteresowanych giełdą, nie nastąpiła zmiana w samym procesie inwestowania i wartości właściwej strategii oraz psychologii uczestnictwa w rynku. Nie traktuj nikogo jak wyrocznie, staraj się jak najwięcej uczyć, a najlepiej nie na swoich, a czyichś błędach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli twoi znajomi dopiero rozpoczynają swoją przygodę z giełdą i wierzą, że są w gronie najwybitniejszych, którzy zrozumieli rynek i go rozgryźli, to prześlij im ten film. Statystyka nie kłamie i nie da się jej oszukać. Przed utratą kapitału warto mieć z tyłu głowy świadomość, jak wiele osób ma podobne myślenie i jak się to kończy. Otwierając pozycję, grasz przeciwko milionom inwestorów z całego świata, którzy też wierzą, że mają rację i ich myślenie jest wyjątkowe. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Daj znać w sekcji komentarzy, jak wyglądał Twój początek z giełdą i czy udało Ci się uniknąć straty. Mam świadomość, że ubiegły rok był wyjątkowy i sprzyjał generowaniu dużych zysków. Mam nadzieję, że i ten na to pozwoli. Do usłyszenia.